Lata 2014-2015 były dla Ostrowskiego żużla ciężkim okresem. Mimo chęci i budżetu, jakim wtedy dysponowały władze klubu, awans do wyższej ligi sprawiał Ostrowianom wiele kłopotów. Mimo że ostatecznie udało się w ciągu 2 lat wznieść na bardzo wysoki poziom, kosztowało to zespół ogromny zastrzyk krytyki i zarzutów. W środowisku żużlowym są one wypominane do dziś. W dzisiejszym odcinku omówimy 2 najgłośniejsze wydarzenia Ostrowskiego żużla, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. Zapraszam do oglądania i subskrypcji kanału. Po meczu to ja mogę nawet iść sobie piwo rzucić, realnie piję. Badanie wykazało 0,51 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. To ja teraz to rozumiem. Dlaczego tu się światło zepsuło? Proponuję, wszyscy idziemy jutro do pracy pijani. No tak można zrobić, nie? Zakończenie dodam tylko, że obłuda i zakłamanie pana Wodniczaka sięgła zenitu. Żużel w Ostrowie Wielkopolskim ma bogatą historię zaczynającą się już w czasach przedwojennych, a dokładnie 8 listopada 1931 roku, kiedy to odbyły się pierwsze zawody żużlowe na tej ziemi. To był dopiero skromny początek rozwoju tego sportu. Po wojnie światowej, dokładnie w 1948, klub dołączył do świeżo utworzonej ligi, a już rok później zdobył tytuł wicemistrza. Znany turniej o łańcuch herbowy Ostrowskiego Miasta pierwszy raz odbył się w 1958 roku, co było początkiem najstarszego turnieju, który odbywa się do dziś w naszym kraju. Niestety żużel od zawsze był dla wielu miast za drogim sportem. W 1960 roku klubowe władze zlikwidowały sekcję żużlową, a powodem były zbyt wysokie koszty utrzymania. Na przestrzeni ponad 60 lat powstało 5 nowych ostrowskich klubów. Były to bardziej lub mniej skuteczne próby reaktywacji tego sportu. W tym odcinku chciałbym się skupić głównie na ŻKS Ostrowi, czyli czwartej spółce, w której trenerem w ostatnim sezonie jej funkcjonowania był Marek Cieślak. W 2014 roku ŻKS Ostrowia miała zmierzyć się z Wandą Kraków w finale drugiej ligi żużlowej. Klub, który był spadkowiczem z pierwszej ligi, planował natychmiastowy powrót, a potem w końcu walkę o Ekstraligę. Żeby tego dokonać, trzeba było wcześniej wygrać z Krakowianami zmęczonymi ciągłą jazdą w najniższej klasie rozgrywkowej. Zadanie nie było niewykonalne, chociaż po pierwszym meczu nastroje nie były dobre. To nie był udany mecz dla zespołu z Ostrowa. Przegrali oni wówczas 54-36, co było ogromnym krokiem dla Wandy do dokonania przełomu. Wreszcie nadszedł dzień rewanżu. Wydawałoby się, że tego dnia na Ostrów spadła istna klątwa, która ściągała klub do drugiej ligi. Klub z Ostrowa, mimo 6-punktowej przewagi po 6 biegach tego spotkania, był w poważnych tarapatach. Aby awansować do pierwszej ligi, musieli w ciągu 9 biegów odrobić jeszcze 12 punktów, co w ogromnej mierze utrudniały im problemy sprzętowe najlepszego juniora Maksyma Drabika, a także zasłabnięcie Czecha Alesza Drymla, przez co musiał pojechać do szpitala. W takim wypadku osłabiona Ostrowia musiałaby sobie poradzić w piątkę. Gdy zawodnicy po 6 biegu wyjechali do parku maszyn, wówczas na części stadionu zgasło światło, co było początkiem końca tego meczu. Awaria okazała się niemożliwa do naprawienia w stosunkowo krótkim czasie ze względu na dzień i godzinę rozgrywanego finału, który został ostatecznie anulowany i odbył się od nowa w innym terminie. Gdyby jednak zostało odjechane 8 biegów, wynik zostałby uznany. Rodzi się zatem pytanie, czy Ostrów rzeczywiście mógł mieć tyle szczęścia. Nie dość, że przy niedyspozycji 2 zawodników awaria spadła dosłownie z nieba, to jeszcze gdyby zdarzyła się ona 2 biegi później, losy awansu do pierwszej ligi byłyby przesądzone na korzyść Krakowa. Według oficjalnej wersji awaria światła była przypadkiem, to znaczy nie było to umyślne, lecz mimo wszystko wyjątkowo bolesne dla Wandy Kraków. 13 października 2014 roku na stronie Ostrów24TV pojawił się interesujący artykuł oparty o reportaż telewizji ProArt, w którym polemizowano tłumaczenie ostrowskich działaczy. Niestety sam reportaż nie jest już dostępny w internecie, więc jedyne jego fragmenty to screenshoty z artykułu. Widać na nich robotnika, który pokazywał miejsce awarii, omawiając przyczyny. W meczu rewanżowym Ostrowia zmiotła drużynę przeciwną wynikiem 61-28, a ważnym czynnikiem tego sukcesu był Marek Cieślak. Najbardziej utytułowany trener w historii reprezentacji Polski, mimo że jeszcze wtedy nie był szkoleniowcem ostrowskiego klubu, pomagał w jak najlepszym dostosowaniu toru pod zawodników Ostrowi. Efekt chyba nie mógł być lepszy. Rok później Cieślak został trenerem świeżo upieczonego uczestnika pierwszej ligi. Zamykając temat Krakowa, dodam, że klub ten i tak dostał awans do wyższej ligi z powodu problemów finansowych i degradacji PSŻ-u Poznań.
Ten fakt w dużej mierze obniżył napięcie i zarzuty, bo obie drużyny osiągnęły swój cel. Sezon 2015 w pierwszej lidze zaczął się bardzo przyzwoicie dla Ostrowic. Trener oraz wybrani przez niego w okienku transferowym zawodnicy dokonali wszelkich starań, aby awansować do fazy play-off i walczyć w finale o Ekstraligę. Taki przeskok w tak krótkim czasie byłby co najmniej imponujący, a to wszystko było tym bardziej realne, że ich finałowym rywalem był Lokomotiv Daugavpils, który na 99% nie dostałby możliwości jazdy w Ekstralidze ze względu na regulamin. Łotewski klub musiałby mieć co najmniej dwóch polskich seniorów, dwóch juniorów oraz stadion na terenie Polski, więc jeśli nie doszłoby do zmian w regulaminie, Ostrów miał zapewniony awans już przed dwumeczem finałowym. Pierwszy mecz odbył się w Daugavpils, gdzie gospodarze wygrali 50-40. Nadszedł wreszcie dzień meczu rewanżowego. Stadion był wypełniony po brzegi nie tylko kibicami, ale także przyszłymi sponsorami, którzy mieli obserwować awans, a następnie podpisać niezbędne dokumenty, wykładając tym samym duże pieniądze. Pieniądze, które finansowałyby ekstraligowy skład Ostrowa. Mówisz, że przed chwilą mówiłeś o tym, że na trybunach byli przedstawiciele sponsora, tak? Było kilku przedstawicieli sponsorów. Miało być jakieś tam, powiedzmy, już nie będziemy na ten temat rozmawiać, bo no miało być, nie było. No ale nie dlaczego, będzie, no bo tak? To też jest ważne dla kibiców, tak? Co Ostrów żużlowy i nie tylko stracił poprzez to, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce od niedzieli. To był duży sponsor, mały sponsor, tak, to miały być wielkie to pieniądze, małe pieniądze. To był duży sponsor. Było kilku sponsorów, którzy mieli po prostu gdzieś świętować ten awans do tej ligi, no ale... I to byli tak... sponsorzy, którzy mieli wejść ze sponsoringiem w momencie pierwszego miejsca i awansu do Ekstraligi, dokładnie tak? Tylko chodziło o to, że przy jakiejś dużej fecie, przy wszystkim miało się coś dziać fajnego, ale nie wyszło. Jeszcze może w poniedziałek było to jeszcze do ratowania, ale po emisji tych wszystkich nagrań na pewno to wszystko upadło. Według byłego prezesa Ostrowi Marek Cieślak już przed meczem był w nie najlepszym stanie. Widać było po nim, że nie jest w pełni trzeźwy. Jeden z działaczy mówił, że widziano go w nocy w restauracji i tam prawdopodobnie spożywał alkohol. Sam przebieg tego meczu był dosyć nerwowy dla Ostrowa. Po 10 biegu łotewska drużyna prowadziła 2 punktami, co oznaczało 12-punktową stratę do formalnego awansu. Po tym wyścigu wreszcie coś drgnęło, ale nie wystarczyło to do odrobienia wszystkich strat, przez co gospodarze mimo wygranej 49-41 tracili w dwumeczu zaledwie 2 punkty do Lokomotivu. Po skończonym meczu do parku maszyn wkroczył wściekły prezes Ostrowi, który nie panując nad tym co mówi wylał swoją całą złość w stronę Marka Cieślaka. Wszystko oczywiście zostało nagrane, a publikacja tych materiałów wywołała skandal w żużlowym środowisku. Poczekaj, jak jesteś skończony, kurwa, pijak skończony jest. Ja cię kurwa tak załatwiłem. Zaraz będzie policja, to oczywiście. Jesteś kurwa skończony jako trener. Frajer jesteś. Człowieku. Wodniczak później próbował wytłumaczyć się ze swoich słów. Mówił o sytuacji klubu w tamtym okresie i tłumaczył nerwowe zachowanie. Marek Cieślak w swojej książce także odniósł się do tamtych wydarzeń, niezbyt miło wspominając o współpracy w tym klubie. W końcu jesienią 2014 grupa Azoty, mój główny partner, dała mi wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Leżałem sobie więc na kanapie i oglądałem telewizję, w czym przeszkodził mi telefon od prezesa Wodniczaka. Marek, ratuj, bo żużel w Ostrowie upadnie. Ale co się stało? No musimy odrobić 18 punktów po meczu w Krakowie, bo jak nie, to nic z awansu do pierwszej ligi. A jak nie będzie awansu, to nie będzie żużla w mieście. Sezon 2015 spędziłem w Ostrowie i do dziś zachodzę w głowę, co mnie opętało, by wybrać tamtejszy klub. To trochę smutne, lecz patrząc z perspektywy czasu podjąłem decyzję kompletnie niezrozumiałą dla samego siebie. W pokoju szefostwa stała taka szafa chłodnicza, w której trzymano paliwa, ale nie do motocykli. Któregoś razu usiadłem i zacząłem liczyć te wszystkie granaty, to znaczy łyskacze, a gdy zbliżyłem się do końca, prezes Warga powiedział, bym się nie trudził, bo pod stołem stoją kolejne. Nie ten dzień, nie ten czas, co się stało, no i trudno, no co zrobić, już wybuchłem wtedy, już nie wytrzymałem, muszę tylko jedynie kibiców, sponsorów i wszystkich ludzi, którzy ze mną dziś pracowali, liczyli na mnie przeprosić, no bo stało się jak stało i tutaj już nie ma tego odwrotu, to jedynie tylko trzeba głowę włożyć w piasek i przeprosić wszystkich za to chowanie, bo wiadomo, ja też nie jestem szczęśliwy z tego, co się stało, no bo jak człowiek już ochłonął po tym wszystkim, to jest wiadomo wstyd za to, no i...
Jakby tego było mało, po wywiadzie z Mirosławem Wodniczakiem w internecie został zamieszczony film, w którym Robert Czarbojańczyk, mąż właścicielki gabinetu ozonoterapii, informował o kierowanych wyzwiskach w jego stronę z IP internetu pana Wodniczaka. Nawet lekarze mieli, proszeni byliby nie kierować do nas, do gabinetu pacjentów. No takie różnego typu działania miały miejsce. Kto był autorem, nie wiem. Wiem tylko jedno, że z IP komputera, numeru IP komputera pana Mirosława Niczaka, prezesa Klubu Żużlowego Ostrowia, zostały wysłane skalujące mnie informacje. W tym przypadku samemu prezesowi klubu z Ostrowa ciężko zarzucić, że to on opublikował takie obelgi, natomiast można się domyślać, że ktoś z jego środowiska opublikował obraźliwe treści. Temat ten jednak nie dotyczy stricte żużla, ale wpływa on na zaufanie do Wodniczaka. Po wczorajszym materiale Taśma w górę, program pana redaktora Karasińskiego, gdzie na zakończenie pan Wodniczak powiada, że on by w życiu nigdy się nie zniżył do takiego poziomu, by pisać na kogoś w internecie i pod linkami, pod innymi, to ja przypominam, panie Wodniczak, panu, że pan jak szkalował nas, mnie i żony firmy, to podpisywał się Stal. Informuję pana, że takie działanie naprawdę już w tej chwili, niech pan idzie, schowa się i już więcej nic nie mówi. Obecnie klub z Ostrowa jest stabilny finansowo, co pozwala na walkę o jazdę w najwyższej klasie rozgrywkowej i mimo tego, że ostatni sezon skończyli bez żadnego dużego punktu, to sam awans dla zespołu był dużym sukcesem. Miejmy nadzieję, że klub ten nie będzie się zmagał z wcześniej wymienionymi problemami, a w przyszłości spółka będzie się prężnie rozwijać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji w celu rozwoju tego kanału. Jakieś ostatnie słowo do kibiców? Dziękuję wam bardzo. Dziękuję serdecznie.